Przeczytam tylko jeden wiersz z Biblii dzisiaj. Na początku stworzył Bóg niebiosa i ziemię. Pismo Święte nie zajmuje się udowadnianiem tego, że dzieje ziemi i niebios były inne niż Pismo Święte mówi. Dlatego też ten pierwszy wiersz jest stwierdzeniem, Natomiast następne wiersze są rozwinięciem tej prawdy, w jaki sposób Pan Bóg stworzył niebiosa i ziemię. W drugim rozdziale, w czwartym wierszu, w pierwszej części czytamy tak: Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. A więc to podsumowanie tego pierwszego rozdziału mówi nam wyraźnie, że takie, a nie inne były. Było, były, były dzieje stworzenia nieba i ziemi, a nie jakieś inne. Dlaczego jest to bardzo ważne? Ponieważ mamy tutaj koncepcję różnego typu: że nie 7 dni, tylko siedem tysięcy lat, że nie 7 dni, ale jakieś umowne okresy, że między pierwszym wierszem a dalszym rozwinięciem tego opisu jest upadek, pierwszej ziemi, a to jest opis drugiej ziemi. Tutaj idą autorzy akurat, czy tego typu myślący ludzie w kierunku, jak połączyć ewolucję, oczywiście, z dziełem stworzenia. Natomiast dla tych, którzy oczywiście chcą na różne strony uwiarygodnić to pismo święte, że 7 dni to 7 tysięcy lat, no może 7 lat, e, dni to może za mało, 7 tysięcy lat to już może bardziej racjonalnie jest do przyjęcia. Powiem Wam, że jak czytam Księgę Pierwszą Mojżeszową o dziele stworzenia, to się zastanawiam, Panie Boże, potrzebowałeś aż 6 dni, aby stworzyć ten świat? Dla Ciebie to i tak bardzo długo. Ale to był Boży plan i Pan Bóg tak właśnie zamierzył. Oczywiście nauka apostolska idzie również w tym a nie w innym kierunku, prawda? Na przykład czytamy bliżej do hebrajczyków takie bardzo ważne stwierdzenie, że wiara jest pewnością. Jeśli nie możemy być pewni Bożego słowa i nie potrafimy jemu zaufać, to jak możemy zaufać Bogu we wszystkich sprawach, skoro w dziele stworzenia nie umiemy Bogu zaufać? I dlatego pismo święte mówi w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A więc chodzi o to, że świat niewidzialny istnieje, tak jak Boże obietnice, które nam są darowane, mówią o rzeczach, których jeszcze nie widzimy, ale jesteśmy ich pewni, wiedząc kto mówił, to i wiemy, kto obiecał. I to jest Pan Bóg nasz cudowny, wspaniały stworzyciel, Odkupiciel, któremu możemy absolutnie zaufać. Także trzeci wiersz do Hebrajczyków, 11 rozdziału podsumowuje ten pierwszy wiersz pierwszej Księgi Mojżeszowej, że to Pan Bóg stworzył niebiosa i ziemię dalej, że zgodnie z tym opisem, który tam występuje, również ci, którzy mają. Pewność wiary opartej na Bożym Słowie mówią w ten sposób. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Jeśli nie potrafimy zaufać tak prostemu podsumowaniu pierwszej księgi mojżeszowej, pierwszego rozdziału, to jak możemy zaufać wszystkim innym? fragmentom Pisma Świętego, ale też i księgą, prawda? Bojecie 66. Jest to bardzo ważne. Myślę, że również trzeba by o tym powiedzieć, że Księga Rodzaju jest najbardziej atakowaną księgą przez właśnie między innymi ateistów i różnego typu religiantów, a nawet religie tak zwane nominalne, ponieważ, ponieważ e, nie dziwię się, z jakiego powodu diabeł atakuje tą księgę, dlatego że ta księga pokazuje, przez kogo przyszedł upadek, I, i następna księga, która zamyka wszystkie księgi, Księga Objawienia, mówi o tym, jak to się skończy, szczególnie dlatego, który ten upadek spowodował. Jest to zatem bardzo ciekawa rzecz, że, że Pismo Święte mówi wyraźnie, że to, co zostało stworzone i to, co widzimy, Powstało ze świata, nie powstało ze świata zjawisk, ale zostało stworzone słowem Boga. I to powinno nam wystarczyć. Bóg rzekł i stało się. Kto jest autorem Księgi Pier Pierwszej Morzeszowej? Genezis. Autorem jest Mojżesz. Oczywiście ludzkim autorem, bo boskim autorem jest Duch Święty. Kiedy Mojżesz opisywał te wszystkie prawdy, które tam są wymienione, przecież nie było go wtedy, kiedy to wszystko było stwarzane, a więc wiemy, że Mojżesz otrzymał to przez objawienie, ponieważ jest napisane w Bożym Słowie, że był prorokiem, który rozmawiał z samym Panem. Dziękujemy Bogu za to. Jest tylko jeszcze jedna rzecz, którą trzeba byłoby powiedzieć, że zarówno autora duchowego, jakie autora ludzkiego znamy, natomiast nie wiemy, kto był redaktorem. Nie wiemy, kto był tym natchnionym redaktorem, który nadał ostateczny kształt księdze Genezis. Tego nie wiemy. Ale nie jest to istotne, ponieważ Pismo Święte mówi w Księdze Izajasza, że w Piśmie Świętym niczego nie brak, ponieważ sam Duch Pana zebrał te rzeczy. I w taki sposób są do dzisiaj nauczane. Również apostoł Piotr mówi, że mamy pisma prorockie potwierdzone przez Boga i dziękujemy za to. Tak samo apostoł Paweł bliźni do Tymoteusza pisze, że napisał, że całe pismo przez Boga jest natnione i jest pożyteczne w wielu sprawach dotyczących naszej wiary i naszego moralnego życia. Chronologia księgi Genesis jest dosyć szeroka, ponieważ opisana tam historia zawiera około 2371 lat i mówi o właśnie pierwszych początkach. Zawiera również cztery sądy boskie, jak też cztery przymierza, jakie Bóg zawarł z człowiekiem. Bardzo ciekawa rzecz, prawda? Pierwsza to jest, to jest Edeński, druga, drugie przymierze to było z rodziną Adama i Ewy, z tak zwanymi Setytami za czasów Enosza, i później mamy następne przymierze, to jest przymierze oczywiście zawarte z Noem, i na koniec mamy również zawarte przymierze z Abrahamem, prawda? więc mamy cztery przymierze. Ale mamy też cztery sądy. Prawda? Mamy sąd w Edenie, gdzie Adam i Ewa, nasi pierwsi rodzice, zostają wypędzeni z ogrodu Eden z powodu grzechu. Mamy następny sąd. Ten sąd to jest sąd związany z potopem. I następny sąd, trzeci już, z wieżą Babel, gdzie ludzkość została osądzona. I czwarty sąd to jest sąd nad Izraelem, i Egiptem, właśnie opisany podczas święta Paschy, gdzie anioł Pana przechodził przez Egipt i dokonywał Bożego Sądu. W Piśmie Świętym całym mamy opis 7 tysięcy lat historii biblijnej. Tak opisuje Pismo Święte właśnie historię świata, jako 7 tysięcy lat. Oczywiście jest to historia biblijna. Powołujemy się tutaj, że Biblia zawiera właśnie taką chronologię. Od stworzenia świata do Golgoty mamy w Biblii około 4000 lat. A od Pięćdziesiątnicy do wylania ducha i wylania ducha świętego na sługi i służebnice wierzących w pana Jezusa. Minęło około, do pochwycenia i sądu, minie około 2000 lat. Zwróćcie uwagę, jak wszystko jest to precyzyjnie opisane w Biblii. Natomiast od wylania Ducha Świętego na wszelkie ciało na początku milenium do sądu nad zbuntowanymi narodami upłynie tysiąc lat. Dlatego się mówi milenium, tak zwane tysiąclecie. A więc praktycznie rzecz biorąc, księga Genesis oznacza po, e, księgę początków. Stąd słowo geneza, genesis, a więc początek. I mamy tak opisaną w tej, opisane w tej księdze historię ludzkości. Najbardziej atakowane pierwszych 11 rozdziałów. Od rozdziału pierwszego do rozdziału jedenastego. Właśnie w zamian. Stworzenia człowieka, Adama i Ewy. Szatan proponuje tutaj inne rozwiązanie, jak i też ludzie tego świata, że oczywiście jesteśmy jakimiś istotami, które powstały z kształtnych, jakichś małpoludów. Natomiast później mowa jest o procesie, który stwarzał wszystkie bardziej złożone tutaj zwierzęta. No i oczywiście uśmiecham się. Dlatego, że skoro jest miliony małp i miliardy ludzi, to przydałoby się znaleźć przynajmniej jeszcze jakieś ogniwa pośrednie. Natomiast oni szukają ciągle tego jednego, który byłby dowodem na to, że człowiek pochodzi od właśnie istot człowiekokształtnych. To jest takie dziwne, prawda? Czyli jest brak form przejściowych. Nie ma czegoś takiego. I dlatego też chodzi o co? Chodzi o to, aby zastąpić Boga, oczywiście kłamstwa. Na pewno robią to ludzie, którzy są w jawny sposób zbuntowani wobec Boga Jego panowania. Dlatego to jest ten problem, który dzisiaj ludzkość gnębi. A więc mamy tą historię ludzkości, jeśli chodzi o Genezis, w taki sposób zawartą, że pierwszy i drugi rozdział ukazuje nam, Oczywiście stworzenie świata w rozdziałach trzecim i piątym. Upadek niestety ludzkości przedpotopowej. Potem mamy opisany potop w szóstym i dziewiątym rozdziale. I na koniec wieże Babel. Jest to bardzo ważne, bo każdy z tych okresów, który Bóg ustanowił, zaczynał się Bożym Przymierzem, a kończył się Bożym Sądem. Natomiast od 12 rozdziału Księgi Genesis mamy opisaną już nie historię ludzkości, ale mamy napisaną, opisaną historię narodu izraelskiego. To jest właśnie ta geneza, w jaki sposób powstał naród izraelski. Czytamy o tym od 12 do 50 rozdziału. Od 12 do 23 rozdziału mamy opis Abrahama, patriarchy przedpotopowego I mamy również tutaj jego syna, potem opis Izaaka 24 do 27 rozdziału, potem Jakuba, od 28 do 37, co jest bardzo ważne, ponieważ to od Jakuba Izrael będzie nosił swoje imię. No i na końcu mamy historię Józefa w rozdziałach 37, 50 opisaną, a więc mamy tutaj właśnie tę genezję. Zwróćcie uwagę też, że ta księga zawiera wiele innych początków. Na przykład tam się dowiadujemy, skąd się wzięło, wzięło Ziemia i Niebo i to mamy opisane w rozdziałach 1, 2, 4. Mamy początek rodzaju ludzkiego, więc jak, skąd się wzięli ludzie. To też jest opis bardzo ważny, dlatego że My wiemy o tym, że Pan Bóg ma do nas podwójne prawo jako Stwórca i jako odkupiciel. Zwróćcie też uwagę na to, że historia świata rozpoczęła się również małżeństwem, więc mamy tutaj początek ustanowienia małżeństwa. I małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, gdyż tylko w taki sposób, według prawa natury, ci ludzie są w stanie wydać potomstwo. Chwała Panu za to. Od trzeciego rozdziału mamy znów początek: skąd się wziął grzech? Zwróćcie uwagę, że to do dzisiaj ludzi zastanawia, skąd jest zło, skąd, dlaczego ludzie chorują, dlaczego ludzie grzeszą, dlaczego ludzie umierają. Na te pytania, które świat sobie dzisiaj zadaje, odpowiada właśnie Księga Genezji. Jest to początek narodzin grzechu. I wiemy skąd grzech się wziął. Zawistny anioł Herub doprowadził do upadku pierwszego człowieka Adama i Ewy. I tak niestety zaczęła się historia upadku i historia odkupienia, bo też również mamy w, tutaj, w tym związek. Również mamy ciekawą rzecz, myślę, z, dlaczego ludzie kłamią. Skąd się wzięło pierwsze kłamstwo? No, one, ono powstało właśnie przez upadek anioła, który pogrążył się w nieprawości, i źródłem tej właśnie nieprawości, jaką była pycha diabła, zaowocowała właśnie kłamstwem i sprowadzeniem na manowce i do upadku Adama i Ewy. A więc, mamy tutaj, skąd się biorą rządze. Bo często ma człowiek tak, ma takie pytania, skąd to się bierze? Jest to bardzo ważne, muszę wam powiedzieć, dlatego że wmawia się nam, że żądze wynikają z pierwotnych instynktów, stadnych. Ale my nie jesteśmy zwierzętami, bo według Genesis my nie, ma, nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy ludźmi od samego początku. I dlatego też te żądze, które mamy w naszym ciele wynikają z upadków. Jak upadliśmy w grzech, i od tej pory ludzkość dziedziczy od Adama i Ewy niestety grzeszną naturę. Tutaj trzeba też powiedzieć to, co mówią często tzw. religie nominalne: że Pan Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. To prawda, Pan Bóg stworzył człowieka na podobieństwo i obraz swój w ogrodzie Eden. Myślę, że Adam i Ewa pod każdym względem byli na pewno ozdobą. Bożego stworzenia. Ale później już czytamy, że kiedy Adam i Ewa wydali potomstwo, mowa jest o secie, że zrodziła, czy zrodzili Syna na obraz i podobieństwo swoje. Już nie jest napisane, że na podobieństwo Pana Boga, a więcej jeszcze, pod względem duchowym, mowa jest, że Kain był od złego. Prawda? A więc widzimy wyraźnie. Że posiadał już zaszczepiony przez upadłego anioła upadły charakter, prawda? czyli niestety, ale diabelskie e, usposobienie, diabelski charakter. Zwróćcie też uwagę tutaj na to, że od tamtej pory, jeśli chodzi o, o czasów potopu, <laughs> mamy takie dwie linie. Linia od złego, prawda? to jest linia Kainitów, i linia ludzi, którzy szukają powrotu do Boga. Czyli mamy Linię setytów. No, niestety, jak to zwykle bywa w czasach ostatecznych, dzisiaj też setyci zaczęli mieszać się z kainitami. I dlatego tylko spośród setytów potomek Seta Adam ze swoimi trzema synami i synowymi i ze swoją żoną ocalał jedynie z potopu. I to jest bardzo ważne, tak? Ale jednak już i tam zakrać się grzech, gdyż niestety ta, ta, ten duchowy upadek był przekazywany z pokolenia na pokolenie i niestety również ta ludzkość, która pochodziła od, i pochodzi od Sema, Hama i Jafeta, również ma problemy z różnego typu rządzami. A więc mamy tutaj pierwsze pokuszenie w Genezis, diabeł, porządliwość wzbudza. W sercu ludzi, i budzą się rządze. Rządzę to są takie pragnienia, które za wszelką cenę chcą doprowadzić swoje porządliwości do zwierzęcego wręcz nieludzkiego, ale upadłego grzechania, wypełnienia. I mamy tak: rządzę posiadania, to jest rozwinięciem żądzy, porządliwości oczu rządza posiadania, prawda? Co to znaczy? Ludzie chcą mieć więcej niż potrzebują. To jest taki problem. Dlatego w dzisiejszych czasach szczególnie ma to znaczenie, ponieważ okazuje się, że wszystko co na tym świecie ma jest, należy do wąskiej grupy ludzi, którzy po prostu już nas traktują jak aktywa, dlatego że oni czują się właścicielami wszystkiego. Natomiast pismo święte mówi, Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Więc oni mają z tym problem, bo czują się już obecnie właścicielami tej ziemi i chcą ten świat tak urządzać, jak właściciele to robią ze swoją własnością. A my, jako bieżący ludzie, musimy uważać, bo oni nam to, tę samą rządzę chcą zaszczepić, natomiast my nie powinniśmy więcej posiadać niż potrzebujemy niż potrzebujemy. Każdy człowiek powinien mieć jakiś tam swój standard, który jest w stanie określić, i więcej nie potrzebujemy tych spraw materialnych, a potem możemy się oczywiście duchowo rozwijać, jeśli, jeśli jest tutaj równowaga w tym wszystkim. Natomiast w tym dzisiejszym świecie ta rządza posiadania jest ciągle zaszczepiana reklamy, media ideologiem, materialistyczne i tym podobne rzeczy, one sprawiają, że człowiek zaczyna do, gonić za tymi dobrami doczesnymi, zapominając, stając się całkowicie materialistą, zapominając o duchowym rozwoju. Prawda? I to jest bardzo ważne. I to nie tylko grozi światu, kochani, ale to grozi również wszystkim wierzącym ludziom. Następna taka rządza to jest rządza używania. I świat to pokazuje. Możesz coś przeżyć, możesz czegoś zasmakować, możesz gdzieś być, gdzie do tej pory nie byłeś, i możesz zrobić coś wyjątkowego, możesz to poczuć, możesz to przeżyć. I to jest pewien problem, bo to jest rządza używania. Ona związana jest z porządliwością ciała. I to jest ten problem. Ludzie gonią za różnymi rzeczami tylko po to, aby po prostu. W hedonistyczny sposób, bez wysiłku żyć. Ale przecież tak nie jest, bracia i siostry. Dlatego, że jeśli stawiamy sobie jakieś cele w naszym życiu, to żeby te cele osiągnąć, potrzebny jest wysiłek. A więc będzie problem. Nie zawsze jesteśmy w stanie używać tego, co chcemy, dlatego, że rezygnujemy z porządliwości ciała i z używania ciała na rzecz rzeczy, które realizujemy. Dlatego, że to są nasze rzeczy, za którą my jesteśmy gotowi po prostu czasami nawet oddać życie, jeśli to jest oczywiście wartości, które opisuje, nasze, opisuje nasza Biblia, prawda? I to jest poważna rzecz, która też powinna być, że ludzie po prostu rezygnują z tych celów wyższych na rzecz rzeczy niższych, czyli porządliwość ciała. Praktycznie uczy nas tak zwanego konsumpcyjnego stylu życia, i człowiek przestaje stawiać sobie duchowe cele, a stawia sobie tylko cele ziemskie, które właściwie nie mają żadnego znaczenia w porównaniu z wiecznością. Nie ma. Następna rzecz, która też tu jest pokazana, to jest właśnie rządza władzy. I od tamtej pory ludzie mają problemy. Tak, na przykład. Mąż chce panować nad żoną, żona chce panować nad mężem, ludzie chcą panować nad ludźmi, prawda? Każdy ma takie, władza chce panować nad naszymi sumieniami, władza chce panować nad całym naszym życiem. To jest ten problem, gdzie ta władza się zazębia i dochodzi do tego, że ludzie w tym świecie próbują odebrać nam władzę, którą dał nam Pan Bóg żebyśmy nie mogli sami o sobie decydować, żebyśmy nie mogli decydować o naszych dzieciach, żebyśmy mogli de nie decydować o tym, co posiadamy. Mamy kogoś, kto za nas chce myśleć, prawda? W jaki sposób my mamy postępować, żyć i jakie wartości mieć. No to świadczy o tym, że rządza władzy e, polega na tym, że człowiek chciałby panować nad tym, co nie zostało mu. Powierzone, prawda? To jest ten problem. I myślę, że tutaj trzeba o tym pamiętać. Dlatego też Księga Genezis będzie nam pokazywała, że jesteśmy stworzeni do wolności. Do wolności w Chrystusie, ale to nie znaczy, że ta wolność nam jest dana na zawsze, ponieważ niestety w tym świecie zawsze znajdą się ludzie, którzy tej wolności będą chcieli nas pozbawić. To jest wolność stanowienia o sobie. Następna rzecz to jest wolność do stanowienia z tym, co posiadamy. Niestety. Również ta rządza władzy będzie chciała nas pozbawić tego, co posiadamy. I następna rzecz, my chcielibyśmy mieć prawo żyć tak, jak chcemy, jak uważamy to za stosowne. Niestety władza, która jest z tego świata, diabelska władza, próbuje nam narzucić swój własny styl życia. Swoje własne ideologie, idee do realizowania. I to jest ten problem. Natomiast, kochani, musimy o tym pamiętać, że um, największa niewola, jaka może się zdarzyć, najpierw musi dokonać się w naszym umyśle. I dlatego, niestety, ale dzisiaj jest tak wielki nacisk położony na masową edukację, właśnie dlatego, żeby zmienić nasz sposób myślenia. Jeśli myślimy, że oni naprawdę chcą nas czegoś nauczyć, to ja tylko zadam takie pytanie: czy wyższy jest obecnie poziom nauczania niż był kiedyś? No niestety nie. A to świadczy, że celem nie jest nauczenie, a tym celem jest zmiana sposobu myślenia. I dopóki my, dlatego też jest atak w kierunku właśnie tutaj na Biblię, dlatego że Biblia jest takim hamulcem która nie pozwala zmienić nasz sposób myślenia w sposób nieodwracalny. Abyśmy stali się produktem właśnie takiej medialnej papki, gdzie człowiek już właściwie nie ma mózgu, tylko posiada treści, którym został nafaszerowany. I to jest bardzo ważne. To jak czytamy Księgę Genezis, to musimy wiedzieć, jakie prawa Pan Bóg nam dał, abyśmy tych praw mogli bronić. Wiedząc od kogo one pochodzą. Te prawa nie nadał nam człowiek, te prawa nadał nam Pan Bóg, a więc jeśli te prawa są od Boga, to są niezbywalne i nikt nie może nam tych praw oczywiście zabrać. Może próbować, ale nie ma prawa nam zabrać. Również w tej pierwszej Możeszowej Kochani mamy początek Ewangelii o odkupieniu. A więc mamy, Pierwszą protoewangelię. To się nazywa Ewangelia Wieczna. Ta Ewangelia Wieczna, ona mówi o Bogu Stworzycielu i Bogu Odkupicielu. Już właśnie w pierwszej Możeszowej widzimy, kto nas stworzył i kto nas odkupi. 3.15 ta protoewangelia mówi o tym, że narodzi się potomek z niewiasty dlatego kobieta znalazła się w Bożym planie zbawienia jak mówi Tymoteusz albo Paweł do Tymoteusza napisał że kobieta znalazła się w planie Bożego zbawienia dzięki macierzyństwu Bóg ją wprowadził do tego planu ponieważ z niej miał się narodzić potomek pan Jezus Chrystus i on miał zdeptać głowę węża i to się właśnie stało i dlatego ta protoewangelia pokazuje nam że pan Bóg jest nie tylko Stworzycielem, ale również odkupicielem. Następna rzecz, która się diabłu nie podoba i czego diabeł się boi, to jest początek składania ofiar. W trzecim rozdziale 11 wierszu czytamy, że pierwszą ofiarę, złożył, złożona, pierwsza ofiara została złożona w ogrodzie Eden, i to była ofiara krw krwawa. Dlaczego? Bo Pismo Święte mówi, że bez rozlania krwi nie ma. Odpuszczenia. Później się dowiadujemy, jak to było: że człowiek musiał przyjść do tego zwierzęcia, położyć na niego swoją rękę, tak jakby włożyć na niego swoją winę, a zwierzę musiało zginąć z powodu winy tego człowieka. I później tak samo to wskazywało na Pana Jezusa, że przyjdzie odkupiciel, który również w taki sam sposób weźmie nasze grzechy na siebie. I nas odkupi. A więc, zobaczcie, to jest bardzo ważne. Już na po samym początku mamy niepoliteizm, mamy Monoteizm. Politeizm jest późniejszym tworem ludzkości, którzy odchodząc od Boga, szukało własnej drogi. I tą drogę znalazło na różne sposoby. Ale nie jest to droga, że wszystkie religie prowadzą do Boga. To jest akurat tutaj nieprawda. Zwróćcie też uwagę na to, że jak się, jak żył człowiek podczas znajomości protoewangelii to było przekazywane z pokolenia na pokolenie. Czytamy na przykład, że człowiek miał sumienie i to był czas sumienia. Człowiek miał sumienie i pod wpływem sumienia jego sumienie albo go oskarżało, albo go broniło. I wiemy o tym również z Ewangelii, którą opisał apostoł Paweł w Lisie do Rzymian, że poganie, nie znając Boga, kierowali się, tylko znając Go jako Stwórcę, kierowali się swoim sumieniem. To sumienie było jak gdyby inspirowane przez proroków. Bo na przykład, weźmy taką sytuację, nawet do Kaina Pan Bóg przemawiał, kiedy on miał problemy ze swoim sumieniem, prawda? Ciekawa rzecz. My możemy powiedzieć to dalej do Adama Pan Bóg przemawiał. Więc to jest bardzo ważne, również Adam słyszał Boży głos. Czy Ewa była tutaj też kobietą, która słyszała Boży głos? Oczywiście. Zauważcie, że również kobieta w ogrodzie Eden słyszała Boży głos. I to jest bardzo ważne, ponieważ to sumienie ludzkie było cały czas inspirowane. Bożym słowem. Przypuszczam, że nie było wtedy Biblii, oczywiście, ale był przekaz prorocki. O Henochu czytamy później również, że również ten był prorokiem i zwiastował Boże Słowo. Noe był również zwiastunem sprawiedliwości. Noe, ale również Abraham, nazwany jest prorokiem Pana. A więc kochani, to są bardzo ważne rzeczy, które pokazują nam, że w czasach Genezis Bóg przemawiał człowieka na różne sposoby. O czym jest napisane wielokrotnie i wiadoma sposobami. Bóg przemawiał do ojców naszych przez proroków. Tak to jest. Również mamy pierwszą karę. Karą oczywiście w ogrodzie Eden został. Najpierw ukarany wąż w takiej kolejności, choć grzech był zupełnie w innej kolejności, ale zobaczcie, wąż najpierw został poniżony, i jest nieprzyjaźń między nim a człowiekiem. I z punktu widzenia takiej no, natury, tak, no niestety musimy uważać, bo dzisiaj tego typu zwierzęta są zagrożeniem dla człowieka. Tak samo i człowiek jest zagrożeniem dla tych zwierząt, prawda? A mowa tutaj jest o tym, właśnie że jest to konsekwencją w upadku, w grzech, za którym pociągnął nie tylko, nie pociągnęła nie tylko Ewa Adama, ale pociągnięte zostało również całe stworzenie. Dlatego o tysiącletnim królestwie jest mowa, że dziecię będzie bawiło się nad jamą żmi, prawda? A ta tego dziecka nie ukąsi. To jest piękne. Czyli mamy tutaj zdjęcie tego typu przekleństwa. Następna rzecz, mowa tu jest, że kobieta będzie w dolegliwościach swoich, związana, związane są one z porodem, oraz mowa jest tutaj jako walkę o dominację, oraz mamy tutaj ze strony mężczyzn podporządkowanie jej władzy mężowskiej. A więc widzimy, że pierwsze konflikty małżeńskie właśnie wynikają tutaj z tego, tego, o czym mówiliśmy, rządzy władania. To jest ciekawa rzecz. Mąż chce władać żoną, to jest przekleństwo. I żona chce władać swoim mężem. To jest właśnie błąd. I oczywiście zawsze było to w historii zamieniane. Kiedyś było to bardziej ze strony mężczyzn. Dzisiaj jest to bardziej ze strony niewiast. I to, to zmiana... Jak to mówią, ról, niczego tutaj absolutnie nie zmieni. Dlatego, dla bo to małżeństwo potrzebuje harmonii tylko wtedy, ta harmonia jest możliwa, jeśli tam będzie oczywiście Chrystus. Dlatego, że dopiero wtedy mowa jest tutaj o równowadze między kobietą a mężczyzną, ponieważ jest tam Boży Porządek, ponieważ ma być tam, tak jak na początku, Bóg. Miał ustanowić porządek i zakres kompetencji według swojej woli. Również mężczyzna został dotknięty tutaj bardzo taką um, trudną rolą, ciężkiej pracy w czoła i to, w pewnym sensie jest to terapia, prawda? Jeśli człowiek pracuje, to na niego to ma zbawienny wpływ. Ktoś kiedyś zadał pytanie jednemu człowiekowi: czy pan grzeszy? Mój panie, może bym mi zgrzeszył, ale czasu nie mam, prawda? Więc to jest dobra rzecz. Kiedy ludzie wiedzą, co robić z wolnym czasem, to wtedy nie mają czasu na głupoty. I właśnie praca jest tutaj takim rodzajem też pewnej terapii, jeśli chodzi, ale też i przekleństwem niestety, że człowiek pracuje w pocie, czoła, a nie zawsze praca daje człowiekowi wymierne korzyści. I nie zawsze ten trud, on jest, Opłacalne, prawda? Tylko bardzo często człowiek się trudzi, niestety, a niewiele czasami z tego jest. A więc, jeśli chodzi o na przykład następną taką bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o początek, to również mamy początek rodziny. I pokazane jest już w czwartym w dalszym rozdziale: mamy abla Kaina. Czasami ludzie zadają tu takie pytania dziwne, no dwóch ludzi skąd się wzięła reszta? Jakby czytali dalej Pismo Święte, to by doczytali, że Adam z Ewą żyli około tysiąca lat i zrodzili synów i córki, natomiast wymieniony, wymieniony tu jest właśnie Kain i Abel, ponieważ oni byli przedstawicielami rodów, prawda? Jedni, jeden pochodził od złego, a drugi, nad, nad, nad drugim był Duch Pana, który działał i rzeczywiście przyprowadził Abla do żywej społeczności z Bogiem dzięki temu, że ten duchowi świętemu był posłuszny i składał ofiary zgodnie z Bożą Wolą. Niestety, Kain nie składał ofiary zgodnie ze swoją sprawiedliwością, czyli według woli swojej. Nie mając nic na uwadze Bożego Słowa, że bez rozdania krwi nie ma. Odpuszczenia. Zwróćcie uwagę, tam gdzie są religie nominalne, a nie tylko, wielu protestantów ma z tym problem. Dlaczego Pan Bóg ofiary Kaina nie przyjął? Dlatego, że była to ofiara według woli swojej, a nie według woli Bożej. Nie wynikała ona z Bożej Sprawiedliwości, a wynikała ze sprawiedliwości ludzkiej, która jest największą barierą, jeśli chodzi o zbawienie. Nawet nie grzech, ale własna ludzka sprawiedliwość. Pamiętamy choćby dwóch braci, również, yy, którzy jeden nazwany jest synem marnotrawnym, jeden się nawrócił, wrócił do ojca, ojciec złożył ofiarę, natomiast ten drugi nie chciał, że żadne skarby wejść do domu ojca, ponieważ miał własną sprawiedliwość i przez tą własną sprawiedliwość, patrząc na Boga, bo na tego swojego ojca nie chciał wejść do zbawienia. Co mu przeszkadzało własna sprawiedliwość. To jest najgorsze, co niestety może być. Dlatego też kochani mamy nie tylko początek składania ofiar, ale przez człowieka, abla i kaina. i dlatego mamy tam dwie drogi: droga, ofiary. Chrystusa i droga własnej sprawiedliwości. Zwróćcie też uwagę na to, że w czwartym rozdziale mamy też mowa o pie pod pierwszym morderstwie, więc pierwsze morderstwo, które dokonane stało na ziemi, również opisane jest właśnie w tej pierwszej mążowej. Co jeszcze mamy? Początek cywilizacji opisany jest, jak się cywilizacje em, rozwijały, w jaki sposób zakładały swoje królestwa, w jaki sposób to się działo. Również mamy początek wielożeństwa. Wiemy, że to nie było od Boga i wiemy też od Pana Jezusa, że na początku tak nie było. Tylko właśnie wtedy, kiedy ludzkość się w stanie upadku, tak jak i dzisiaj chrześcijaństwo w stanie upadku, również ma problem z, z tą materią, czyli dotrzymanie wierności małżeńskiej. Tak samo tutaj mamy kainici, potomkowie kaina, również wprowadzają wielożeństwo, co nie było wolą Boga. Również kainici, zobaczcie, pokazują początek gromadzenia bogactw. To oni stworzyli taki świat oparty na rzeczach materialnych, zaczynali gromadzić bogactwa, chociaż Ile człowiek potrzebuje, żeby żyć, ale oni zaczęli gromadzić bogactwa, by skupić te bogactwa w jednym swoim ręku, i później jest to bardzo ciekawe, bo trzeba stwarzać takie sytuacje, żeby to bogactwo nagromadzone miało też popyt. Więc prosta rzecz, jak do tego się dochodzi? Na różne sposoby, prawda? Na przykład, jak ktoś ma dom, to trzeba go najpierw zburzyć, żeby go potem odbudować i udzielić kredyt. No, między innymi po to są różne problemy w świecie, że najpierw się niszczy, potem się daje kredyty, a ludzie odbudowują, a następnie pomnażają swój majątek. I na tym to polega właśnie, prawda? Więc jak coś gromadzimy, to potem jest problemem, jak to użyć, jak to pomnożyć, i tak dalej. I są ludzie, którzy cały czas na ten temat myślą, i wiele tych zawirowań, które mamy dzisiaj w świecie, związane jest tylko i wyłącznie z pomnażaniem bogactwa. Jedni są rujnowani, a drudzi się bogacą. A potem ci, co byli zrujnowani, się odbudowywują. O tych, co się bogacili, <gryw> potrzebują finansowego wsparcia, i znów tamci się bogacą. I to tak w kółeczko. To jest normalna sprawa pod, pod tym względem. Kainici pierwsi gromadzili bogactwa i zbudowali system na zasadzie popytu i podaży. Następna rzecz, zwróćcie uwagę. No, chrześcijaństwo, e, znaczy ludzkość taka, która gromadzi bogactwa, no jest bardzo smutna. Bez Boga, prawda? No to takie bez... chrześcijaństwo bez Boga jest niezwykle smutne, muszę Wam powiedzieć. Czasami jest taki pewien problem, że mówi się, są, um, są zgromadzenia, które duchowo umierają. To prawda. W jaki sposób można rozweselić te te umierające zgromadzenia, to jak w jaki sposób można rozweselić tą smutną, żyjącą w grzechach ludzkość? Bardzo prosto. Również mamy opisane, że kainici, aby, aby wprowadzić zmysłową radość, zaczęli wytwarzać instrumenty muzyczne i zaczęli tworzyć świat rozrywki. To również jest w pierwszej Mojżeszowej. Wiecie sobie? Człowiek, który nie żyje z Bogiem, jest smutny. Potrzebuje świata rozrywki, no bo skąd może płynąć radość? Musi sam sobie tą radość stworzyć. To, że dzisiaj ten świat rozrywki wkracza do zgromadzeń, to tylko świadczy o tym, że te zgromadzenia powoli umierają duchowo. I dlatego, dlatego potrzebna jest radość, która się cieszy świat i którą też z tego świata można wprowadzić do zgromadzeń, dając zmysłowe doznania. No cóż, na to nic nie poradzimy. Następna rzecz, która jest bardzo ważna, początek skąd to się wzięło. Potomkowie Kaina byli kowalami, wytwarzali narzędzia, ale i broń, żelaza i miedzi. Więc mamy znów taką rzecz, że te wytwory um, um, ich cywilizacji służyły do tego, aby jak najdalej rozszerzyć swoje panowanie. Jak ktoś się nie podporządkuje, to zrobimy mu wojnę. Prosta sprawa. Stare jak świat, prawda? A więc jak się nie da okraść, no to trzeba go będzie pokonać. Zwróćcie też uwagę na to, że właśnie w pierwszej Mojżeszowej mamy stworzenie, mamy tekst pierwszej pieśni wojennej, którą śpiewa wielki bohater, mąż Ady i Sylii i śpiewa Chłopca zabiłem, ponieważ zrobił mi siniec, a męża zabiłem, ponieważ mnie zranił. Oczywiście przypadkowo. A więc widzimy, kochani, tutaj mamy początek pieśni wojennej. Bohaterstwem jest zabijanie kogoś. Nie, kochani, to nie jest żadne bohaterstwo zabijanie kogoś. Niestety, wszystkie wojny, które, które są, to zawsze jest tak, że ktoś kogoś napada, a ktoś się musi po prostu bronić. I to jest problem właśnie. Dlaczego? Bo stworzył się tak zwany etos sztuki nie tylko wojennej, ale etos bohatera. Mój tatuś mnie kiedyś uczył, synku, na bohaterach to kwiatki rosną. Ucz się żyć w taki sposób, abyś nie musiał ginąć, ale ucz się w taki sposób żyć, abyś mógł to życie przekazywać dalej. I aby Twoje życie było błogosławieństwem. To jest bardzo, bo martwy bohater jest nic nie wart. Tak jak mówi e, e, kaznodzieja Salomona, że lepszy żywy pies niż martwy lew. Zamięcie to sobie na bohatera. Lepiej zwykły człowiek, który własną ręką swojej pracy zdobywa dobra utrzymując swoje rodzinę, swoje dzieci, swoją żonę, utrzymując siebie i chodząc do Bożego Zgromadzenia, aby tam oddawać chwałę wespół z innymi niż bohater wojenny ponieważ jak powiedziałem, na bohaterach kwiatki rosną, a jednak ten etos również nam wtłoczono. To jest ze świata, bracia i siostry. Wyobraźmy sobie, jakby wyglądał nasz kraj, gdyby nie było 1 września 1939 roku. Jakby wyglądał nasz kraj? Jakby wyglądał nasz kraj, gdyby nie było walki o władzę i potopu szwedzkiego? Jakby wyglądał nasz kraj? Jak by wyglądasz kraj, gdyby nie było wojen religijnych na przykład, o dominację takiej czy innej, takiego czy innego odłamu chrześcijaństwa na przykład. To by wszystko zupełnie inaczej wyglądało. Sami widzicie, że to są poważne, poważne problemy. Potem niestety mamy odejście od tak zwanych praw natury i mamy powstanie gigantów. Czyli co? Mamy związki wbrew naturze. Tak? Aniołowie łączą się z ludźmi. Powstaje bezbożna, demoniczna cywilizacja, która już z prędkością dosłownie światła zdąża do unicestwienia. I to jest bardzo ważne. Wiele kultur, cywilizacji przed upadkiem zawsze było nacechowane. Upadkiem moralności. To nie jest nowoczesność. Upadek moralności zawsze zwiastuje sąd i upadek cywilizacji. Niestety wmawia nam się, że to jest nowoczesna droga. Bzdura. I oczywiście mamy początek sądów nad całą ludzkością. Przedtem mieliśmy nad Adamem i Ewą, a teraz mamy nad całą ludzkością. Potop. Potop był. Bożym sądem. Z tego powodu, że ludzkość zbudowała bezbożną cywilizację, która zaczęła żyć wbrew Bożemu Słowu i wbrew swojemu sumieniu. Mamy opis początka powstania narodów oraz początek języków przy wieży Babel. I tutaj będę chciał tym zakończyć. Kochani. Wieża Babel pokazuje nam, że diabeł jest stary jak świat. A świat jest stary jak diabeł. Gdyż on też należy do stworzenia. I on nic nowego nie wymyślił. Tylko bardziej to jest subtelne. Bardziej cwane, bardziej pokrętne i bardziej podstępne. Co mamy na przykład w XI rozdziale pierwszej Możeszowej? Mamy bunt narodów. Bunt narodów, który charakteryzuje się odrzuceniem całkowicie Boga. A więc mamy do z ateizmem, ale z ateizmem również religijnym. Co to znaczy ateizm religijny? Czy ateizm to nie jest zaprzeczenie? Nie, nie, nie. Tam chodziło o to, że zbuntowane narody postanowiły zjednoczyć się politycznie. Chciały zjednoczyć cały świat politycznie. Zobaczcie, czy to jest stara idea? Nie. To jest pokazane. Świat przyjął postawę wobec Boga w tak zwanym buncie narodów poprzez zjednoczenie polityczne. My ci nazywamy to globalizm. Tak. Następna rzecz zjednoczenie gospodarcze. Oni chcieli spudować jeden system gospodarczy. Właśnie ta wieża Babel, ten Zigurat, on był tym miejscem. Gdzie miała się skupić centrum całej gospodarki? I następna rzecz, trzecia zjednoczenie religijne. Uczyńmy sobie Boga, takiego, który by odpowiadał wszystkim. I to jest typowa Ekumenia. Tak, kochani, za Ekumenią stoi diabeł, ponieważ chodzi o stworzenie takiego Boga, który by wszystkim odpowiadał. I nawet ten zwodziciel, tam co tam siedzi w Rzymie, też opowiadał ostatnio, że nawet nie potrzeba wierzyć w Boga, żeby być zbawionym, wystarczy być dobrym ateistą. Nie wiem, co to znaczy dobry ateista, ale widocznie, widocznie ci ludzie za takich się po prostu mają. Nawet ten, który sam to twierdzi. Więc to jest taka dziwna bardzo rzecz w tym wszystkim, że naprawdę staje się to straszne. Gdyby Gdyby, bo okazuje się, że nie potrzeba Boga w ogóle, aby być zbawionym, słuchajcie. Człowiek może zbawić samego siebie. I myślę, że to jest typowy lucyferianizm, ponieważ on przyszedł do człowieka i powiedział: Ty możesz sam stać się Bogiem, prawda? No niestety, to było kłamstwo, i dlatego to kłamstwo dzisiaj również funkcjonuje. Jak będziesz robił, co chciał, to będziesz Bogiem. Nie, nie będziesz Bogiem i nie będziesz nigdy robił co chciał, ponieważ takiej formy władzy władza totalitarna nigdy nie zaakceptuje. To jest tylko pokusa. Ale nie ma możliwości wyegzekwowania tego, kiedy ktoś ci takie rzeczy mówi, to znaczy, że on ma takie zapędy. On chce, owszem, robić w Twoim życiu to, co będzie chciał. No i dopóki masz jeszcze jakieś wartości. Dopóki masz jeszcze poczucie wolności, przynależności do Stwórcy i nadzieje jego odkupienia, nigdy na tego do końca nie zaakceptujesz. To jest oczywiste. Bo sama nazwa my każdy system totalitarny chce mieć władzę totalitarną. Problem tylko polega na tym, że każda totalitarna władza demoralizowana jest totalitarnie, czyli totalnie, czyli całkowicie, tak? No i potem mamy początek narodu izraelskiego, również w tym 11 rozdziale od 9 wiersza aż do rozdziału 50 do wiersza 26. Tak się kończy Księga Genezys. Dlatego mam nadzieję, że jeśli Pan Bóg pozwoli, wybaczcie mi, że to było trochę nudne, musicie mi to wybaczyć, ale to był tylko wstęp i taka zajawka do tego, co naprawdę będzie nas jeszcze czekało, kiedy będziemy studiować... Księgę Genezis. A myślę, że po tej zajawce możecie się domyślić, że będziemy mówić o bardzo ważnych, ciekawych, ale również kontrowersyjnych rzeczach. I nie będziemy niczego pomijać, ani niczego, ani nikogo oszczędzać. Będziemy mówić dokładnie prawdę, bo jeśli prawda boli, trudno, widocznie tak ma być. Ale Pismo Święte mówi: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I chciałbym, aby ta księga Genesis obróciła się w bitwę o nasze umysły, po to, aby one były oddane w szczerym oddaniu się Chrystusowi i abyśmy uniknęli tych wszystkich pułapek, które dzisiaj na nas czyhają w tym dzisiejszym świecie, ponieważ jak mój Salomon, to co jest, już było kiedyś. I właśnie na podstawie księgi Genezis udowodnimy sobie, że to, co dzisiaj jest, już kiedyś było, ale my mamy być mądrzejsi niż ludzie kiedyś. Może nam Pan w tym dopomoże i wyjdziemy obronną ręką z tego wszystkiego nie dzięki własnej mądrości, ale dzięki Słowu Bożemu i nadziei powtórnego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.